Zakończył się już nabór wniosków o przyznanie dorocznej nagrody prezydenta Suwałk, statuetki włóczni Jadźwingów. Pandemia, której skutki drążą gospodarkę, nie powstrzymała działań, za które według regulaminu przyznawana jest nagroda. Liczba wniosków złożonych w tym naborze nie odbiegła od wcześniejszych edycji. Takich wniosków wpłynęło blisko 30. Są to naprawdę bardzo różne propozycje, bardzo ciekawe propozycje. Bez wątpienia dla każdej z tych osób należałoby się przyznanie tej nagrody, ale o tym już decyduje kapituła. W skład kapituły wchodzą laureaci nagrody z dwóch ostatnich lat. Ich zadaniem jest wyłonienie najlepszych kandydatur. Kolejny krok zawsze należy do prezydenta miasta. To w jego gestii leży ostateczna decyzja wskazująca laureatów. Uhonorowani nagrodą zazwyczaj odbierają ją podczas wielkiego balu karnawałowego. W tym roku z oczywistych przyczyn feta w formule zabawy karnawałowej nie odbędzie się. Prezydent Suwałk wierzy jednak w to, że zaplanowane na sierpień obchody Dni Suwałk dojdą do skutku i to wtedy nagrody trafią do rąk laureatów. Absolutnie do sierpnia nie zdradzimy, kto zostanie laureatem konkursu. Jak zawsze będzie to niespodzianka i do ostatniej chwili będziemy tutaj, że tak powiem, budowali napięcie i dopiero w sierpniu zdradzimy, kto otrzyma nagrody w uczniach Jadźwingów.